rodziców i inne obecne osoby na wieczorku słowno-muzycznym Co nam duszy gra, poświęcone pamięci wybitnej polskiej piosenkarki Anny Jantar. Mamy nadzieję, że nasze wystąpienie spodoba się Państwu. Życzymy miłych wrażeń. Urodziła się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu dla muzyki i żeby śpiewać. Już w dzieciństwie zachwycała swoim ciepłym, dźwięcznym, krakarycznym głosem. Miała słuch absolutny. Potrafiła bezbłędnie zaśpiewać nawet najbardziej wyrafinowany słuchacki utwór. W wieku niespełna 4 lat zaczęła zgłębiać tajniki sztuki gry na fortepianie u profesora Rybacka. Ukończyła szkołę muzyczną 1 i 2 stopnia w klasie fortepianu i rytmiki. Rodzicowi pewnie się zostanie pianistką, ale ona marzyła o aktorstwie. Zdawała nawet egzaminy do TWSK w Warszawie. Odpadła z powodu braku punktów za pochodzenie. Zaczynała w poznańskich klubach studenckich. Pewnego dnia za namową grana sięgnęła po wodzie młodych, współczesnych poetów. Sama zaczęła śpiewać. I przez życie.
bać się zrobić pierwszego kroku, choć czasem jest on najtrudniejszym w naszym życiu. Anna przeżyła pierwsze kroki, kiedy to drżąca tremą wchodziła na scenę. Kiedy były już za nią, stwierdziła, że te chwile, choć ciężkie, zawsze będą jedynymi z najpiękniejszych, które warte są jej zapamiętania. Spędzenie pięknych chwil w jego ramionach. Razem z nim przeżywać smutne, jak radosne.